Dzień dobry, Szachowa Polsko. Witam serdecznie w piątkowe popołudnie na kanale Kings of Chess. Witam wszystkich widzów YouTube'a oraz Twitcha. Dzisiaj będę wspólnie z Arturem Jakubcem grał w szachy dla czterech, więc w sumie może powinienem się przywitać. Dzień dobry, szachowo, czteroszachowo Polsko, czy nie wiem jak to nazwać, Arturze, jak to w ogóle, bo to się mówi czasami na szachy dla czterech, po prostu szachy dla czterech, czasami w skrócie czwórki. Jak ty to nazywasz? Witam również wszystkich na naszych kanałach. Nie no, chyba czwórki, no co, może jest jakaś fachowa nazwa. Musimy może jakiegoś specjalista od czwórek zapytać. Też mi się tak wydaje. Dla niektórych widzów jakąś nowością może być fakt, że figur białych i czarnych tutaj nie uświadczą. No tak, ale czasami nawet w szachach klasycznych masz żółte. No tak, to prawda. Ale jednak na tych stronach, w sumie tak, na stronach szachowych nawet też. Zdarzają się takie opcje. No nie wszyscy na pewno nasi widzowie wiedzą, jak w szachy dla czterech się gra. No w sumie czasami mam wrażenie, że też nie wiem, jak się gra w te szachy dla czterech, ale zasady przynajmniej są już nam znane od całkiem niedawna, prawda, Arturze? Bo tak chyba przygodę z szachami dla czterech zaczęliśmy kiedy? Miesiąc temu? No, pewnie gdzieś miesiąc. Pamiętam, że na początku były opory z przekonaniem cię do tej gry. Tak, coś takiego było. Znaczy powiem ci tak, mi się nie podobało, bo chyba na początku, jak mi wspominałeś o tym, to myślałem, że się gra po prostu, że każdy samemu, bo też jest taki wariant, tak, że można grać, że jest czterech zawodników i każdy gra dla siebie, a my zagramy dzisiaj w wersji tej drużynowej, jak w brydża. Tak, wersja drużynowa to jest znacznie lepsza niż ta pojedyncza, no przynajmniej moim zdaniem, bo może niektórzy wolą grać samemu, no ale wtedy nie wiadomo, gdzie się tam dokładnie, jak się ustawiać. Także myślę, że drużynowa jest znacznie bardziej interesująca. No i można budować jakieś tam strategie przy okazji. No dokładnie. Zaprosiłem cię, Arturze, do gry. No to oczywiście przyjmuję zaproszenie. No i spróbujemy. A to co? To już startujemy? No już gramy, nieoczekiwanie. O, zaczynamy. To jest w ogóle jakaś teoria podobno. Tak, i słuchaj, chcę ci zademonstrować. Jeżeli nastąpi ruch tutaj, tak, to ci pokażę nowość. No dobra, właśnie, bo coś wspominałeś, ale tak nie do końca. O, albo tu. To na jedno wychodzi. I oczywiście tutaj w tej grze, taka informacja dla widzów, gońce są niesamowicie silne, no bo pole rażenia jest wydłużone. No i słuchaj, Artur, ja teraz gram tu, i zobaczymy, co zagra zielony, bo moim zdaniem masz tutaj taki wyskok hetmanem. O, no, niestety już nie masz. Nie mam. Teraz już nie mam. No i teraz pytanie. Ja w ogóle jedno zauważyłem, że z tymi zawodnikami różnymi bardzo często jak się wymienia hetmany, to potem są bezradni. Ale nie wiem, czy my chcemy teraz wymieniać hetmany. Bo hetman to też no, chyba najpotężniejsza figura, prawda? Mi się wydaje, że nie wiem, możemy wymienić. Bez hetmanów nam się dobrze gra. Tak mi się wydaje. Też tak uważam. Czyli wymieniamy. Tutaj mamy hetmany też bardzo długie, przekątne tutaj mają dla siebie. Hetmany najwięcej problemów mi stwarzają, jak przeciwnicy grają tymi hetmanami. Zdecydowanie. Ktoś już, Łukasz pisze, że popsuliśmy start. No właśnie, Łukaszu, nie do końca. W sumie, jeżeli widzowie chcieliby z nami zagrać, to też jest taka opcja. Myślę, że nie będzie to łatwe, żeby to przeprowadzić, ponieważ no tutaj do tanga trzeba aż czworga, ale co, tutaj chyba babola zrobili tutaj przeciwnicy. No właśnie. To... Bo ja zbiję tu, a ty zbijesz chyba tu, nie? Tak, no tutaj zyskujemy figurę na pewno, więc sobie tutaj weźmiemy. Bardzo śmiesznie to wyglądają te dwie, o nie to chciałem zaznaczyć, te dwie rzeczy. Wyjściowa pozycja, tylko różne kolory gońców. Tak.
Tutaj też informacja dla naszych widzów, te strzałki, co my sobie rysuję, co widzowie widzą, że ja rysuję, to również widzi mój partner w tej grze. I tak samo nasi przeciwnicy mają, że oni sobie mogą rysować jakieś idee, podpowiadać. I właśnie za pomocą takich strzałek nakierowywać się na ruchy. My często na Discordzie, na naszym serwerze Discord gramy w to jeszcze dodatkowo na słuchawkach właśnie i tam często są wymiany właśnie tutaj sugestii, co tutaj zagrać. No i tutaj mamy pozycję już wygraną, aczkolwiek w tej grze pozycja od pozycji wygranej do wygrania partii droga jest niezmiernie daleka, prawda, Arturze? Tak, to trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo tu z każdej strony, raz z lewej, raz z prawej, raz zielony cię atakuje, raz niebieski, to już na przykład niebieski stworzył mi groźbę, że chce zabić mi na C7. Ale jeśli jest tylko jeden hetman, to na szczęście te wszystkie takie różne rzeczy to tutaj nie są tak bardzo groźne. Tak, Arturze, i teraz taki typowy motyw narysowałem w szachy dla czterech. Czyli jeżeli Artur wyprowadzi skoczka, to ja tak naprawdę pośrednio pobroniłem tego pionka na F2, tak, to jest pole F2, gdyż jeżeli niebieski by zbił, ale widzisz, też niestety zielony ci stwarza groźbę. Z drugiej strony mnie atakuje, bo teraz nagle się okazuje, że zielony mnie jeszcze tu atakuje. Więc może tego skoczka tutaj wyprowadź, Arturze. Ten pionek nie jest tak istotny, bo wieżę ci otworzy. I tu zbić nie można. Proszę zauważyć, bo ja zbiję tu z szachem, a Artur zaatakuje hetmana niebieskiego. I wtedy jak niebieski zbije tego gońca, to Artur zbije skoczkiem hetmana. Tak. No i przeciwnik był czujny, jak ważka. Może zaproponuję wymianę hetmanów. Co ty na to? Może zagram tak. No, mamy przewagę materialną, wieża tam ciągle wisi. Normalnie tutaj w tych wszystkich różnych partiach no, zdarza się, że te partie się kończą po dwóch, trzech posunięciach, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale to się zdarza. Natomiast tutaj idziemy w końcówkę. Freak pyta, czemu wieży nie biłem? No z wieżą się nie spieszy. Tutaj w tej grze... tego szacha nie widziałem. Ale chyba nic ci... bo będzie gdzieś pewnie tutaj może zagrać, żeby ci zabrać wieżę. Nie tylko tutaj, tylko żeby potem zagrać tutaj, a gońce mi poprawić. Chyba babola zrobiłem, Arturze. Chyba przegraliśmy partię w tym momencie. No, pytanie jeszcze tylko, czy oni o tym wiedzą. Chyba wiedzą. No, patrząc na te początkowe ruchy, jakie robili, to nie jestem do końca przekonany. No dobra, nic, muszę zrobić jakieś pseudogroźby. Może mu skoczka oddam. Może się połaszczy na skoczka. O, to tutaj w ogóle. Tu też jest mat, bo tutaj jest. Nie no, aha, jest. Niestety przegraliśmy w ten sposób. Widzisz, szacha nie zauważyłem. Czyli tragiczny ruch był ten. Bo tutaj zaraz widzowie zobaczą, jaki mat nastąpi paskudny. No co, już nie mam obrony. No nie masz, musisz zagrać cokolwiek. No niestety przegraliśmy, bo teraz nastąpi bicie gońcem tutaj, a niebieski zagra tutaj i będę miał dwa szachy. I to jest właśnie mat. Więc z wygranej pozycji właśnie wystarczy bardzo łatwo tutaj przeoczyć taki motyw, prawda? Taki babol. Tak. No tutaj właśnie warto też zwrócić uwagę, że ty musiałeś przede wszystkim uważać na zielonego. Jak zielony da szacha i niebieski poprawi drugim szachem, to nagle się okazuje, że przed tymi dwoma szachami nie da się jednocześnie obronić. No i tak tu właśnie to nas zaskoczyli czymś takim. No dokładnie, więc zamiast wygrać, bo pozycję mieliśmy wygraną, właśnie takiego mata dostałem. No ale to jest właśnie urok tej gry, że nawet mając fatalną pozycję można wygrać i na odwrót oczywiście. Jak są jacyś widzowie, którzy chcą zagrać, zachęcamy bardzo i jeśli podobają wam się szachy dla czterech,
to łapki w górę dajemy, żebyśmy wiedzieli, że tego typu streamy również możemy czasami robić na naszych kanałach. Zaprosiłem cię, Arturze, tam zaakceptowałeś? Tak, tak, zaakceptowałem. Czekamy jeszcze na jednego, na bo jedną widzę, osobę, że trzech jest. Tak. Generalnie gramy tempem minuta z 15-sekundowym delayem, więc jeżeli są widzowie, którzy chcą z nami grać, to jeżeli będą próbowali grać właśnie tym tempem z losowymi przeciwnikami, to jest duża szansa, że na nas traficie, ponieważ o tej godzinie tutaj trafiku nie ma dużego, więc jak sama nazwa wskazuje, jak trafik nie jest duży, to można łatwo na nas trafić. Taki suchar z początku. No dobra, słuchaj, bo teraz... Czyli nie mogę zrobić tego ruchu, o którym mówiłeś, tak? Tego przygrywającej pułapki. No nie, nie, to ja nie mogę właśnie. Ale zobaczymy, czy przeciwnicy to znają. W sensie, jak teraz dostanę tak, ale nie dostałem, to spróbujemy jeszcze ten motyw zastosować. Zobaczymy, czy on zadziała, ale teraz musimy grać standardowo. Łukaszu Piwowarski nie. Szachy dla czterech to czasami jest pojedynek dwóch na dwóch, tak jak to teraz gramy. No właśnie, tutaj to charakterystyczne wyrzucanie tych dwóch hetmanów i teraz one są tak bardzo operatywne i mogą z obu stron penetrować, że tak powiem. Tak, trzeba tu cały więc... czas uważać. Nie wiem, króla przesłaniasz, czy hetmany wprowadzamy do boju? No, może przesłanie sobie tego króla na początek. I teraz na przykład, gdyby nastąpił taki ruch... Coś kombinują, Arturze. Tak, zdecydowanie coś kombinują. Coś kombinują z... Tak, teraz już. Na przykład grozi... Jeżeli Artur zrobiłby zwykły ruch, to dostanie coś takiego i... Żółty poprawi tutaj. Tak. A najgorsze jest to, że na przykład nie mogę zagrać tu, bo i tak mi zabije tego skoczka. A ty masz obronę teraz poprawi. W ogóle? No właśnie się zastanawiam. Momencik. No właśnie, czy ja mam obronę? Mogę chyba tu zagrać. Mogę chyba tu zagrać, bo... I na to... No to będzie gorzej. No to ja będę musiał chyba, ja figurę... Aha, tak zagram w ogóle. Nie, nie mogę, bo wtedy żółty ci nie, tu... Nie, nie, bo ja dostanę mata. I tu. No i zaraz się okaże, że przegraliśmy w cztery ruchy. Musisz ruch robić, Arturze, masz 20 sekund. No właśnie, ale to muszę coś zrobić, no. To muszę cokolwiek. No dobra, muszę to zrobić chyba. No graj, no trudno. Nie wiem, co mam ale zrobić. Chyba teraz nastąpi tutaj. I będzie lipa. No, jeśli tam nastąpi, to przegramy. Więc... Chociaż nie, może jeszcze nie przegramy. O, dobra. Nie nastąpiło, ale tam na chyba... Na razie wróciliśmy z dalekiej podróży. Ale to teraz to już mogę tutaj zbić. No możesz. Czy nie mogę? Ale... Nie, bo mi... Żółty nie zbije, ale zbije... Nie, nie będzie mógł czerwony zbić. To bić tam? Nie. No, pionka może zabrać, no. Chyba, że mi coś, jakąś groźbę stworzy, ale... Dobra. Chyba, że mi... Czekaj, bo mi... Próbujemy. Nie, nie może, nie może zabrać, dobra. Tutaj te pola są numerowane, oczywiście, tak jak w normalnych szachach, tylko... numeracja jest inna. Chyba dobrze zagrałem, ale... To tak nigdy do końca nie wiadomo. Nie? No w tej grze nigdy nic nie wiadomo do końca. Chyba dobrze zagrałeś, bo długo myśli. Tak, on miał minutę, prawda? Tak. No tutaj ty musisz uważać na czas. No muszę uważać na czas, ale miejmy nadzieję, że dam radę. A tu się tu wyrównuje trochę. Na moim zdaniem mieliśmy tam przegraną po tym ruchu hetmanem. Też mi się tak wydaje, bo ten hetman potem tam bił, było to związanie i w zasadzie no figurę na pewno traciłem.
A chyba nie miałeś mi jak pomóc. A nie, nie przegrywaliśmy chyba, ale to później. Poczekaj, poczekaj, bo teraz tak. Intuicyjnie no to tu by się chciało zagrać. Tak, bo czerwony mi grozi chyba tym. I żółty poprawi tu. No, czy poprawi to nie wiem, bo dostanie tu. O kurde. Graj, graj. Ale co? Hetmanem. Nie tu. To teraz mimo gońca może zbić czerwony. Aha, no tak, zapomniałem. Hetmanem o jedno pole. No to teraz już jest lipa. No jest lipa. Bo grozi jeszcze tu. No, ale będziesz miał ruch. No kurczę, to teraz to już nie wiem co ja mam grać w ogóle, dobra. Ale nie ma co się poddawać w tej grze. Aha, bo ty... Nie, no dobra, tu mogę zagrać. Hetman ci wisi. Kurde. Za przeproszeniem. Dobra, to chyba można się poddać. No dobra, dobra. No, no trzeba się tutaj ten. Jakoś tak zostałem tutaj pogrążony. No, tu z tym ja czasem trzeba to, mega uważać, bo to jest 15-sekundowy delay. No, no ja wiem, ale to ten niepotrzebnie tak dużo na początku tego czasu się stracił. No, trudno, to by się przegrało, a później to. No dobra, teraz będzie lepiej. Czekamy na dwóch przeciwników, więc jeżeli widzowie chcą zagrać, to proszę również wejść do puli zawodników, którzy grają tempem minuta plus 15-sekundowy delay. Nie increment, tylko delay, to jest ważne. I pewnie z nami zagracie. Jak widać, dostajemy bęcki dość łatwo dzisiaj, póki co. Może ja... O, chyba tutaj coś się dzieje. No dobra, no bo już to faktycznie trochę... O, mamy tu zawodnika 2221. No to znowu będzie niewesoło. Patrz, tu już jakaś widać, że... Tak. Zorientowani kolesie, nie? To widziałem taką pułapkę, mi też zastosowali z tym łapaniem tego hetmana gdzieś. Ruch bandowym pionkiem tutaj w tej grze akurat jest dość częstym ruchem. Tutaj ograniczam pole rażenia tego hetmana, a dwa, czasami mam możliwość zagrania tak i wprowadzenia wieży w ten sposób do gry. Więc tego typu posunięcia to nie jest coś niezwykłego w tej grze. A, mój ruch. Za to typowe właśnie w tej grze jest to, że się zapomina, że jest nasz ruch. Tak. No co, hetmana wyprowadzam chyba, nie? No, koniecznie. Będziemy próbować matować. Tak. Co prawda jeszcze, no, ale jeszcze nie mogę. 200. I tu? Dobra, to ja sobie to chyba tego króla trochę... Może hetmana zobaczę. Też wyprowadź. A nie, bo mi wisi tu chyba. Nie, nie może tak zagrać, nie wisi ci. Graj tu, albo nie wiem. Hetmana gdzieś. Bo jak on ci tam zbije, nie? To ja mu dam szacha, a ty mu wtedy tego hetmana zaatakujesz. No dobra. No widzisz, nawet tego nie rozważał ani przez chwilę. No, nawet. I co? A może tak zagram, żeby tu wisiały, wiesz. Mhm. No i też już się tam gdzieś ci będą patrzeć. Tak, na razie mi patrzą, ale najważniejsze, że zielony mi tam nie patrzy. Myślisz, że to ma sens? A wtedy już nie grozi to? Nie, bo mat im grozi. Aha, bo będzie mat. Znaczy wiesz, no mogę wrócić profilaktycznie. Aha, bo tu mi jeszcze wisi. A, czekaj, to tu. Może czas, Arturze. Ewentualnie tam gońca możesz też wyprowadzić, żeby może tutaj też stwarzać jakieś czasami grozi. No, to było fatalne posunięcie, bo teraz to już mi... A nie, bo dobra, ty masz skoczka, więc zawsze gdzieś tam będą jakieś groźby. No, dlatego tak zagrałem właśnie. O,
O co chodzi w tym posunięciu? Nie wiem. Kompletnie nie wiem, co, o co chodzi. Ale to, że nie wiem, to to jest właśnie może niezbyt tu? Dobre. No dobra. Będą jakieś groźby. Bo wiesz, ma 4 sekundy, nie? Więc wiadomo, że te 15 sekund delay, ale jak szybko nie wymyśli. A nie, no to musisz zabić, bo inaczej dostanę tu, nie? Tak. Ty tam, Arturze, musisz zrobić jakiś profilaktyczny ruch tym, nie wiem, jakoś tam tego króla. To ciężko te profilaktyczne ruchy. Patrz, zaczęło działać na YouTubie samo od siebie. A może tak? Co tak? Chociaż... No możesz. Tylko co? No i dawaj. No dobra. Taniec hetmanów tutaj następuje. A nie wiadomo, jak się ma bronić teraz. Znaczy wiesz, zawsze tego szacha tam dostaje, więc to tak nie tak łatwo. No. Aha. Dobra, ja muszę tutaj jakoś... Chyba... O, szybko to zagrali. Ja to uwierzę, chcę oddać. Musisz podciągnąć jakąś figurę do ataku, Arturze. Może tu gdzieś zagram, żeby tego gońca podciągnąć. Albo zagraj może gońcem tu i żeby potem profilaktycznie zagrać królem tu. No ale to przecież tutaj dostaję, kurde. No to też prawda. To profilaktycznie dostanę potem konie 6. Znaczy... No wiem. Znaczy niekoniecznie. O co tu chodzi? Ja mogę zbić. No... A że wie, że chcę... Aha, nie mogę zbić. Czemu nie możesz? Bo niebieski broni. Chyba coś zmaściłem. Dobra, ja najwyżej tutaj chcę mieć bicie. No, nie, coś na razie nie idzie najlepiej. Jeździ gańcem tutaj, żeby były te przeciągi po tej przekątnej. Tak, witamy z powrotem na YouTubie. Niestety nie zaczęliśmy grać lepiej. I pytanie jest od widzów. Nie, przeciwnicy nasi nie widzą tych strzałek. To by było trochę pozbawione sensu. Chyba wracamy do życia w tej partii. Ale może jeszcze... Może zbije tego... Biję tego gońca. No wiesz, tutaj zawsze ma szacha jakiegoś, nie? Uważaj. Aha. Bo ja zabiłem tym, żeby zagrać gońcem i żeby tego gońca wprowadzić gdzieś tam. Kurczę, flak. No to mi trochę komplikuje sprawę. O, no dobra, wiem. To graj, bo czasu nie masz. Wiem. Zagram tak. O. Podwójnie broniony hetman przez moje figury. I jeszcze tutaj czasami wisi, nie? Gdzie? Narysowałem. No ale nie wiem, bo tak sobie kliknąłem i nie wiem, teraz już... Aha, nie tu. Wiem. A, no. Dobra, to chyba gońcem zagram, nie? Tutaj. A nie możesz hetmanem? A nie możesz... Może tak? Gdzie? Żeby tam atakować mu? On nie może bić, bo tutaj? Ale to zawsze ten szach... Aha, szacha nie ma. Nie ma szacha, ja kryję szacha. No dobra. Chociaż, kurczę, dodatkowo się otwiera te króle. Co tu się dzieje? trochę mam mało figur. A, i gońca mogę tutaj zagrać, żeby jeszcze gdzieś tutaj. Dobra, to gram tu. Aha, bo zawsze będzie... A, nie ma tego szacha, dobra. O, dobrze. Teraz trzeba uważać na ten czas. Generalnie, jak widzowie coś tutaj podpowiadają, jakieś ruchy, to myślę, że i tak nie zdążę tego przeczytać, w szczególności, że tutaj notacji nikt nie używa. Co mam grać, Arturze? No, graj cokolwiek. A, czasu jest mało. Ja może zagram tu, żeby nie było szachu. Musisz coś dynamicznie zagrać.
Co? Dynamicznie musisz grać. Czekaj, da ci jakieś szachy? Ja nie wiem, znaczy zgubiłem już tutaj całkowicie. Też masz mało czasu, pamiętaj. Tak. Aha, żeby tutaj coś grozić. Tak, i żeby nie było szachów po tej linii też. Co prawda niby na razie nie grożą, no ale... Kurczę, no, w ogóle też... szacha też mogłeś dać. A, no mogłem. Za duża ta szachownica czasami jest, nie? Tak. Trzeba tego niebieskiego przeatakować. A może zbitu z gońcem pionka? Żeby mieć tu szacha czasami, nie? I niech zielony jest pod presją, bo tutaj mało czasu też zielony ma. No ja mam niewiele więcej. No nie, no masz wiele więcej. 4,5 sekundy w twoim wypadku to dużo. O, to widzisz, jakie dziwaczne ruchy? Nie, zbiję gońca, żeby był święty spokój. Dobra, to ja się przemieszczam na niebieskiego. A może jednocześnie na zielonego. Może zrób tu skoczkiem. A. Gdzieś to potem jakieś tutaj będą bicia i tak. A. Szacha ci dał. No. I co? No, co? Czy możesz zasłonić, no. Mogę, ale a, tutaj niebieski mi zbije. O kurczę. Musisz mieć bata na zielonego. Tak. Może skoczkiem iść. Albo tu wezmę. Ale gońca nie chcemy oddawać. Ja sobie poradzę tym królem, bo samym hetmanem mi nie zamatuje. Ja królem odejdę, a ty mu przecież tu zbijesz, nie? No dobrze, dobrze. Przestraszył się. To najważniejsze. Co mam teraz zrobić? No, to dobre pytanie. Co ty masz zrobić? Czekaj, kurde. Może to zabrać po prostu. On chce mi tu jakoś grać. On chce mi tu grać, uważaj. Musisz mieć na zielono... Znowu, nie. Tam musisz mieć szacha temu królowi, żeby mu zdać. Mało czasu, proszę państwa. Nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo. Ale na oko tak się czuję, że powinniśmy mieć wygraną, nie? Tak, tak. I tu się gdzieś do mnie przymierza. O-o. Może tu trzeba iść. No idź. Do tych figur naszych. No, na wyczucie. Nie wiem, co... A nie to. A to jest mat. Jak mat? Dobra. No tutaj mógł dać. Nie mógł, bo ja tam zawsze mam szacha jakby co. A, masz szacha, dobra. Co mam zagrać? Czas! No idź tam gdzieś w kierunku tego, nie wiem. Jakiś nonsens zagrałem. Nie, to już kompletne wariactwo. To w ogóle wszystkie hetmany są skomasowane. Właśnie, to jest to. Aha, z szacha zszedł. Dobra, no ja biję, ty mu poprawisz hetmanem żółtym, nie? Gdzie? No tu bij. Ja muszę teraz... Szukaj dla mnie ruchu hetmanem. W sumie już więcej figur nie mam za bardzo. No, najważniejsza figura została. Zdążył zrobić, co za skandal. No nie wiem, no może gdzieś tu chciałem, ale no dobra, no. Podam szacha, tak? Rozumiem. Że tutaj... A, bo nie ma gdzie... Dobra, dam szacha. Zielone nie ma mi gdzie dać szacha, to jest dobre. Mam gołego króla. A zielony nie ma co zrobić mojemu królowi. I te wieże tutaj, które są wyłączane z gry. Jakby co, pamiętaj, że tutaj szacha masz zielonemu, jakby on coś chciał mi zrobić. Mhm. To mat jest, tak? Zaraz.
Mat na samym ruchu. No tak. Czekaj, nie ma jeszcze mata, co jest? A nie. No jest mat, bo już mi nic tam nie zrobił, jest. Więc udało się wygrać. Uff. No. Jeszcze tak, żeby dodać. No, udało się, ale partia zwariowana na maksa. Tak, to takie partie rzadko się zdarzają. Dobrze, no to jedziemy dalej. Przypominam widzom, że gramy tempem minuta plus 15-sekundowy delay, więc jak chcecie z nami zagrać... A, Hesar pisze, że były takie problemy u innych streamerów, że na Twitchu działało, a na YouTubie nie. Więc aha. Chyba nie był nasz problem. Arturze, no spróbujmy to, bo chcę ci pokazać w końcu, o co mi chodzi. A może to już powszechnie znane i wszyscy to znają, tylko dla mnie to była taka, wiesz, nowinka. A w ogóle na Chesscomie... Nikt nie chce tego grać, no. No nikt nie chce grać. Na Chesscomie się do mnie odezwał jakiś gość, mówi, że mnie może uczyć w cztery szachy. Że on utytułowanych graczy uczy. O! To może się razem na lekcję byśmy się udali. No właśnie, nie? Czekaj, żeby to znowu w to samo dziadostwo. Hesar pisze, że nie ogarnia tej gry w ogóle. No szczerze mówiąc, my też się nie ogarniamy za bardzo. Tylko tu trzeba czasem dysponować rozsądnie. No właśnie, dlatego ja preferuję ten ruch, nie? Żeby tym hetmanem on nie mógł się tam hasać. No ale dobra. No, jestem... A ilu w ogóle z naszych widzów zna tę grę? Czy grało może w grę w cztery szachy? Chętnie się dowiemy, ilu tutaj ludzi ma doświadczenie z tą grą. No ja ostatnio gram w to sporo, Artur również. No nie tak zagram. Troszkę sobie to gram. Ja jeszcze teorii nie znam, ty widzę już jakieś tam teoretyczne sztuczki zaczynasz poznawać. No, ja tylko jedną sztuczkę poznałem ostatnio, bo grałem z zawodnikiem, arcymistrzem zresztą w parze, czołowym polskim. w tę grę i właśnie się nadzialiśmy na coś takiego, stąd stąd wiem. Aha, mój ruch jest. Teraz, nie? Że nie wiadomo. No są tu ludzie, którzy grali. O, tutaj ktoś zagrał 200 gier, ale solo. No. Solo nie grałem ani razu. Moim zdaniem tam nie ma takiego fanu, tak intuicyjnie. Ale tam jest znowu dla odmiany to, że możesz szybciej dorobić hetmany. Bo tam dochodzisz gdzieś tam powyżej tego środka i już dorabiasz. Aha, aha, okej. Okay. No bo tutaj w tym wariancie, że się gra parami, hetmana mogę dorobić na tych polach, dopiero na tej linii. Muszę, więc jest bardzo długa droga, aczkolwiek zdarzało się te hetmany dorobić, więc nie jest to niemożliwe. No tak. A tutaj niebieski dziwnie jakoś tak gra. Nie wiem, co to za ruch i po co. Też nie wiem. Nie wiem, jadę pionem, co? No, a ja zagram drugim. O, no właśnie. I może uda nam się wieżę otworzyć. Tylko króla mam. Czułbym się bardziej komfortowo, gdybym miał tutaj hetmana, nie? No, dlatego właśnie też postawiłem. Ten hetman jest ważny przed królem, bo żeby tam różne sztuczki, jakieś szachy tam nie wchodziły w rachubę. No pewnie jakiś materiał wygramy po takim ruchu. Pytanie, czy zielony coś będzie ratował? No nie ma co chyba ratować za bardzo. Tak, Freak, można bić w przelocie. No i tutaj ta gra, o ile wiadomo, że figury są szachowe, ruszały się po szachowemu, to z szachami ta gra no, ma coś wspólnego, ale nie tak dużo. No. Nie wiem, jak to procentowo by nazwać, w jakim stopniu, ale... Specyfika gry jest zupełnie inna. Ja myślę, że może tutaj na przykład wyobraźnię wzmocnić przekładając na szachy? Nie.
Wątpię, no bo tutaj są już takie zwariowane rzeczy, że... A chyba ten zielony coś... Chyba się rozłączył. Chyba tak. Nie. A nie, nie rozłączył się. Może jakiegoś mata mi tu, kurczę, liczą. Nie no, jakiego mata? Nie wiem. Żadnego. A wiem, że niebieski teraz tu zagra. Nie, nie może tu. Gdzie niebieski jeszcze może zagrać, żeby... A, nie ma gdzie zagrać, żeby mi stworzyć groźbę mata. A, bo wszystkie pola tutaj są pokryte w miarę. Bo gdyby tutaj to by była taka groźba, że... Co oni kombinują, Arturze? Na mnie polują. Nie. Nie. Na mnie nie polują. No to nie wiem, na kogo polują. Może na nikogo nie polują po prostu. Może babola zrobili. A może tutaj, wiesz, szykują bicie jakieś i tam po jakieś poprawki potem, wiesz? Bić tego skoczka, czy nie? Nabij. No to bije. Będzie na ciebie. Dobra. No A, widzisz. dobra. Się okazało, że Okazało się, że... gracze kawiarniani to są. Aczkolwiek w tej grze wszyscy są graczami kawiarnianymi, bo to jest gra kawiarniana. Co tak miękkorzej zagrał? Nie chcę, żeby mi tu ganił skoczka. No ale to mogłeś zawczasu odejść tym skoczkiem. Ale ja nie lubię tym skoczkiem odchodzić. Ja go lubię mieć. Lubię go mieć przy królu. Bo potem zawsze ten skoczek gdzieś tam wchodzi, tu i gdzieś jakieś szachy grożą, to nie lubię. No to ja w Mamy końcu zagram figurę tym więcej. hetmanem, nie? Tak. Mamy figurę więcej, więc trzeba realizować. No i otworzyła się wieża. No, ale tego hetmana masz trochę pasywnego, to mnie martwi. Ale za to wieża aktywna. No to prawda. Zagram sobie gońcem, zrobię roszadę gdzieś tutaj może. Czemu ja nie mogę rysować? Ja mogę. Możesz. Mogę, mogę. Nie no, oni jakoś miękko grają. No miękko grają, ale mimo wszystko mają dwa hetmany wyprowadzone. Nie, ale to bez sensu ta gra, faktycznie. No co tam? zaraz. Może go gdzieś tam tutaj, tym pioneczkiem do przodu. Żeby nie mógł odbyć. Nie, pytanie, czy on może. Co on jest? Nie może chyba. Zrobiłem ruch przecież. Lak jakiś miałem. Trzeba by się może gdzieś... profilatkę zrobisz tutaj. A co, że niby mi grozi taki ruch? Nie wiem, czy nie, ci nie grozi, zrobię. Ale... No nie wiem, jak chcesz. Ale ja chcę długą roszadę zrobić. Może też długą zrobić. No właśnie o tym mówię. To jednak groziło? Nie wiem. No groziło, no tutaj. No dobra, ale to chyba musisz, no to co, musisz chyba tak zagrać, nie? No nie, bo to nie, aha. No dobra. Dość niestandardowy sposób wymiany hetmanów, aczkolwiek w tej grze może nawet standardowy. Żebym ja teraz nie dostał bęcków na królu, to jest... No jak, no ja tutaj zielonego też mam pod kontrolą zawsze tam jakieś tam... Kurczę, ale ten punkt ci trzeszczy, dwa gońce tu atakują, zauważ, i hetman. No widzę. No to dobrze. Może wieżą tutaj przyjdę i jakoś cię tam może... No widzisz, nic strasznego się nie stało. No wieżą możesz tak czy siak zagrać. O! Aha, nie, dobrze. Już myślałem, że nie mogłem tak zagrać. Nie, bo chcę wieżą i potem tutaj skoczkiem, wiesz, żeby mieć szacha na... Czemu nie mogę narysować? No właśnie ja ci mówiłem, że ja też nie mogę. Są jakieś coś... Coś na czeskomie chyba mają. Chyba nie tak, tak, bo lak jest jakiś. Na czas chyba przegrał, czy tak. Nie? Tak. Ja nie wiem, zatrzymał się czas, a niby jest na ruchu. Tak. Czemu akurat ekstremujemy, czeską musi przypały robić? No nie tylko czeską, YouTube też. DRPZ pyta, czy można jakąś taktykę wspólną tutaj ogarnąć. No można, tylko to jest takie no...
chyba zawodnicy przede wszystkim muszą do siebie pasować, żeby się rozumieli w miarę. Coś się chyba ten całkiem zawiesiło. U mnie stoi dalej 001. U mnie też stoi 001. No i co? No popatrz, na czacie tam, nie wiem czy widzisz, jak ten zielony tam niepochlebnie się wypowiada na temat niebieskiego. Tak, widzę. Co w sytuacji, gdy jakiś ruch szachuje dwa króle, pyta Vertigo? No nic specjalnego. Najpierw jeden król musi odejść, a potem drugi. Więc czasami tak już tutaj się nabierałem na coś takiego, że jest wrażenie, że się zrobiło widełki, tak, na dwa króle. No to po prostu te króle sobie mogą odejść jeden po drugim. No tak, Sol pisze grajcie, no ale to nie od nas zależy, tylko... O, teraz connecting mi się pokazało na czeskomie. To może mnie wywaliło. No nie wiem. Nie, no nie wygląda, żeby cię wywaliło. Nie, odświeżę sobie. No. Może impact server. A ty jesteś? No, ja na szachownicy jestem, no ale nie wiem, czy... Nie, Łukasz też pisze, że go wywaliło. Czyli tym razem nie YouTube, a czeską. A, przegrałeś na czas. Ja przegrałem? Tak. No to nie, no to jakiś absurd. No. No niestety. No tak, przegrałem na czas faktycznie. Tak, bo Beniols has disconnected i Heliopsis has disconnected i że ty przegrałeś na czas. No to dobra, no to tym razem to trochę... No ale to dziwne, nie? Że w tym samym momencie nam padło. Jeszcze dobre, że właśnie ci mówiłem, że z tą strzałką też miałem problem, żeby narysować. Ona się z opóźnieniem pokazywała. No dobra, no trudno. Mieliśmy chyba wygraną, ale czas na kolejną grę. Z George'em Bushem gramy. Spróbujemy naszej pułapki. To już może być tak, że tą pułapkę wszyscy znają. No właśnie, nie? Ale czemu... Tylko ja jej nie znam. Ja się zastanawiam, czy jak... czy tak nie lepiej grać na takie ich otwarcie karokanowe. I moim zdaniem tutaj jest fajne. Te hetmany no im w ryzek trzymać. Zagram tutaj. Okej, zagram tu. No to co to w ogóle... I co, ją zagra tu i będzie taka symetria? No. Bić mu to w przelocie? Lepiej nie. Chyba im mniej figur, tym lepiej dla nas. No. W sumie ten ruch, który zrobił, nic tu specjalnie nie zmienia, no bo co zmienia? Hetmana sobie nie odblokował. No tak, nie, no ten ruch, no właśnie on chyba miał przeciwdziałać temu, żebym ja tu nie zagrał, nie? No ale to dla mnie dobra wymiana, nie? Że hetmana mu przyblokowałem. No tak. Tak chyba, nie? Lepiej, bo teraz on ci może zagrać tu. A to tu, to zawsze sobie tu zagram. Pionkiem, wtedy sobie tu zagram i jak zabiję to... Nie, w sensie, ja tu pionkiem zagram i zaraz zagram skoczkiem tu, żeby grozić mu tu, nie? I potem skoczkiem tu. Mhm. A to ja zawsze pod... No, samoczek. No właśnie, zawczasu, czyli to co mówiłem partię temu, nie? Że zawczasu lepiej uciekać, bo teraz jak zagram tu, to on mi zagra tu taki nieprzyjemny ruch. Prawda? Tak. Znaczy wiesz, ja mogę zagrać też tu, ale nie chcę otwierać tego hetmana, bo ten hetman jest na razie przyblokowany. Nie no wiem, dobra, co grać. Jak mi da, to zagram sobie tu. Chyba niepotrzebnie no czas tracę. Ci zawodnicy mają 1700, więc chyba to nie powinniśmy się spodziewać. A ile partii mają zagrane? O, partii mają dużo. Jeden ma 1800 partii.
Chociaż jak ma 1800 partii. To sztuczki znają. No właśnie, no. Czyli mało kumają, ale znają sztuczki. Tak, czyli trzeba wymienić hetmany. Trzeba wymienić hetmany, tak. To jest najlepsza strategia. Czekaj, to chyba to sobie zagram, nie? A nie możesz tu gońcem zagrać? No właśnie to, pokazuje. Aha, bo mi nie pokazało. O co kaman? Nie, ja nie wiem, nie wiem. To chyba nie będziemy się doszukiwać w tych posunięciach jakiejś logiki. No dobra, to się nie doszukujemy. Się tak zastanawiam, czy tego nie zabić w sumie. Czego? No, tego pionka. A to bi. Otworzy mi się wieża. Bi, może mu tu lutniesz. Ja tak. Mu wezmę czasami, nie wiem, jakieś numery będą grozić. Tylko na czas muszę uważać, bo ja zawiasy łapię takie. Pozycja chyba jest okej. Okay. Tak, no, wydaje się bardzo, bardzo solidna. Byle tylko znowu gdzieś się tu, ale to nie bez sensu, bo ten hetman tutaj źle stoi, wyłączony z gry. Ja sobie zaraz skoczka tu podprowadzę, żeby groził szach, nie? Mhm. Może skoczkiem tu pójść, czy nie, nie ma sensu. Mogę też iść skoczkiem tu. Ale właśnie tutaj jest taki fajny, taka fajna marszruta tego skoczka, że potem ten król nie ma jak uciec przed tego szacha. No dobra, dobra. Niebieski i tak tutaj niczym nie grozi, więc... Wiesz, ja pójdę jednym skoczkiem z jednej flanki, a ty pójdziesz z drugiej flanki. I zamatujemy skoczkami. No, może. Mój pójdzie tu, twój pójdzie tu. O, to tym bardziej. A on mi tutaj patrzy. Skubany. No to też to może go tu pogonię. No. Nie no, oni jakieś grają pierdoły, za przeproszeniem. Ja w ogóle teraz się zastanawiam, czy nie zagrać tutaj skoczki. Też tak właśnie myślę. Dobra, gramy tu. Nie wiem, czy wieżą nie lepiej bić tego skoczka zielonego. No może być tak, że lepiej, bo ten skoczek potem tam będzie mógł gdzieś wpaść, nie? No, on ci nie odbije pewnie, wiesz? No, ale jeśli nie odbije, no to ta wieża w dwie strony od razu będzie tam penetrowała. Nie, no, co oni grają? Aha, bo ten będzie mnie kontrował tu. No, ale to wtedy pomyślę. Jedziemy. Chyba wierzą, nie? Łupnia, trzeba mu sprzedać. Czekaj. Albo nie, wiesz co? Zbij skoczkiem. Właśnie. A ja zagram tu gońcem. No tylko, że on mi najpierw zabije. Aha. To nie, dobrze, tak zabije, też tu zagram gońcem i ty potem wieżą albo gońcem tu zagrasz. No dobra, dobra. No i gońcem, właśnie to jest ta pułapka. Mhm. Że gońcem, a właśnie, no troszkę mi się strzałka nierówno na gońcem. A ja sobie drugim gońcem po broni. Kamil 91-91, tak, gramy z losowymi przeciwnikami, ale jeżeli są widzowie, którzy chcą z nami zagrać, no to jak dadzą nam swoje niki, to możemy wykombinować coś. Kiedyś też tak straciłem właśnie hetmana. Na tych dwóch gańcach. A to lepiej tu chyba wieżą zagrać, nie? Jemu się, niebieskiemu się pomyliło, bo ja sobie zbiję tu po prostu. No tak. Nie ta strona. Tak, nie tę stronę. A, że tu. Że mi też hetmana zbiją. No dobra, no ale to ja za... No tak, no to... Hetmana jeszcze powinieneś włączyć do gry. Tak. Może tak? Może tak. O jedno, czemu gońca chcesz blokować? Tu mi wisi.
A tam to można olać. No można, nie można. Można. Przecież tu jeszcze mu wisi. Tak, to już koniec. No i bijesz, nie? W ogóle nie ma obrony przed matem chyba. No jeszcze chyba tak. No tak, jeszcze może tak zagrać, no. No albo to. O, tu to chyba co? To tu? Żeby pobronić to pole? Też mi się tak wydaje. A jeszcze tam hetmana przybliżę, czy coś. Zagram tu hetmanem. Mamy nawet pole bliżej nim zagrać, ale może tak też można. Bo tak to mi gońca przyblokujesz. Ja chcę odejść gońcem i matem udać. No dobra. To czekaj, to może po prostu zabiję to i to. To zbij, tak. Zbij na wszelki wypadek, jakby jakimś bawić, cudem mata tak. Nie było, nie? No ale jest mat, nie ma obrony już. No jeszcze może zagrać tak. No to ja odejdę gońcem, a ty zbijesz wieżę. A no tak. No to odchodzę. No to odchodzisz. A, odejdę tak tu. Żeby wizualnie było ładnie. On ci przyatakuje. Ja zbiję. Aha, poczekaj, bo on jeszcze się zasłoni, tak? No, jeszcze się może zasłonić. A ty stracisz hetmana. No, ale ja zagram tu. Aha, nie. No to jeszcze trzeba policzyć. I co? Na czym on jeszcze myśli? Musi skokiem atakować. No musi. Nie no. Co to w ogóle? Znaczy no mata nie dostają, szacha. Ale bo tam że jeszcze... Jednego... O, no wiem. Szacha mi da po prostu jeszcze jednego. Ja nie będę mógł zabić wieżą na D8, no ale na D8, nie na D8. No tak, ale to już bez znaczenia większego. Co ja tu mogę zrobić? A nie, inaczej. Może wezmę, patrz, tu wezmę, ja odejdę gońcem i dam mata. Ale to ja chciałem dać mata. Ale ty byś dostał szacha, nie? Od niebieskiego i byś nie mógł dać mata. No dobra, dobra, no rzut. A ja odejdę gońcem, matując twoją wieżą. No właśnie. Mac odsłonę. Nie wiem, hetmanem? To Kamil 99191. No i co? No i odchodzę gońcem, tak? No, odchodzisz. Nawet nie miało znaczenia, gdzie byś odszedł. Bo jeszcze ten mój goniec i tak tutaj. A, tak. W ogóle go nie zauważyłem. No, więc... Fajnie, że tym gońcem łaziłem w tej tam spustoszenie, nie? Siałem. Obozie przeciwnika. Ale tych zielonych figur to już niewiele zostało, zobacz. Ja może sobie roszadę zrobię. Ta roszada była ładna. Czekaj, dziku 9-9 chcę zagrać. No dobra, no to... Poczekaj, no to jak to zrobił? To trzeba chyba wtedy nie rankingował jest, nie? Nie, trzeba no, trzeba ręcznie to dodać. Poczekaj, czy to było... Custom? Nie. Tak, custom, dobrze. No to proszę dawać niki. Jakie tutaj macie. Dobrze, jak to się robiło zaraz? Mate, 123. Poczekaj. Bo jak dam teraz, jak kliknę invite casual 1700+, to będzie losowo, tak? Tak.
Ja nie wiem dokładnie, jak się dodawało tych graczy. A nie, dobrze, tutaj, ok, invite. Czyli najpierw był kto? Aha, Dziku, i tak, proszę pamiętać, że na czeskomie trzeba się zalogować na szachy dla czterech, a nie na główny pokój. Dziku był pierwszy. Dziku 99. Aj. Co mi się tu... Dziku... Nie ma takiego. Dziku... O jest, dziku 99. Invite. Jeszcze jeden. Aha, no ty, Heliopsis. I kto był po dziku? A, Kamil 9197, ok. Ok. Musicie zaakceptować zaproszenia, bo zaproszenia poszły do was. Kamil i dziku. Macie czy nie macie? No, coś nie akceptujecie póki co. Zaproszeń. W pokoju szachy dla czterech trzeba być. Tak. Jak nie akceptujecie, to wpisuję kolejne osoby. Matę. O, Kamil zaakceptował. Matę. 1, 2, 3. Aha, ranking matematy jest za niski na tę grę. Taki komunikat dostałem. Nie wiem, o co chodzi. No to Terry Play SA. Bo masz chyba 1700 wstawione plus. A. Kurczę, no to jak to zrobić? Gdzieś musi być w ustawieniach. Progi rankingowe musiałeś zaznaczyć. Może to, czekaj. Matę, 1, 2, 3. Nie, to kurczę, to ten ranking nie potrzebny, ustawiłem 1700+. To się, czekaj. To co teraz? Nie wiem, jak to się likwidowało. Dobra, dam cancel ktoś, game, jeszcze raz zaproszę. Ktoś z naszych... Ale tutaj ja tego nie mogę zmienić, tego invite casual 1700 plus. Aha, tutaj, dobra, od 1000 to dam. Sorry. No. To jeszcze raz, Heliopsis. Kamil. I tam pierwszy był dziku. No. Aha, dzika nie ma na serwerze. To matematę. O, matematę możesz zaakceptować teraz. Chyba nie zaakceptować. O, jest, dobra. To jeszcze kolory. I jak będziemy teraz mówić o swoich planach? Nie, tam jest delay. Zresztą i tak nic z tego... My ledwo co rozumiemy z tego, co sobie rysujemy, a co dopiero... No tak, tak. Dobra, zaczynamy grę z widzami. W szachy dla czterech. No może teraz ta pułapka wejdzie. A, Kamil ale... powiedział, że on wycisza. O, słuchaj, ale, tutaj ale to, Artur. Że Kamil ma, zobacz, 600 gier, więc to nie jest... No dobra, tu, no to okay, tu, tak? A. Znowu nie możemy tego zagrać. No ale to pewnie przypadkowo. No pewnie tak. Przypominam widzom YouTube'a, jeśli się podoba wam tutaj gra w szachy dla czterech, zachęcam do tego, żeby łapkę w górę zostawić, jeśli chcecie, żebyśmy częściej z widzami grali, czy w ogóle grali w tego typu gry. Pod łapkami w górę znajduje się przycisk subskrypcji oraz dzwoneczek. Jeśli chcecie na tego typu streamy punktualnie przychodzić następnym razem, żeby z nami zagrać od razu, to
subskrypcję w pakiecie z dzwoneczkiem polecam bardzo zaznaczyć. Jeszcze raz jest pytanie, jak się promuje. Żebym ja doszedł do Hetmana, musiałbym pionkiem pokonać dokładnie taką drogę. Dopiero tutaj mogę dorobić figurę. Tak, i to w drużynowych. Natomiast w tych indywidualnych, że tak powiem, jak każdy gra dla siebie, to wystarczy dojść chyba do tego pola. Albo jedno dalej. Już nie pamiętam dokładnie. Czarnopolaki będę wymieniał. Nie wiem, czy widzisz, Arturze. Tak, widzę. To może już antycypując to zagrasz tu, żeby potem patrzeć tu. Mogę tak zrobić. Tylko czy o jedno, czy o dwa się zastanawiam. A nie, o dwa to nie. No tam chce ci też. No właśnie. Kuku zrobić. No chcę, chcę. Królem na czarne proponuję profilaktycznie. No i tobie też chcę. Co mi chce? No tu. A tutaj kuku. A to widzę, że tu przeciwnicy nie z przypadku. Tak. No właśnie. O ile w partiach w szachy na ostatnich trzech streamach na kanale Polskiego Związku Szachowego miałem 100% wynik z widzami, to tutaj można już zacząć od porażki lekko. No, ja chyba nie miałem 100%, bo mnie ograłeś. No, ale to wiesz. To wiesz. Co innego trochę. A tutaj, tak? Trochę mi się nie podoba, że nie mam figur. No, zaraz się wszystkie figury powymieniają, będziemy grali końcówkę jakąś. Dobra, ja zaraz tutaj wyskakuję do ataku. No Hetmana musisz uaktywnić. No to mówię, że wyskakuję do ataku, no. O trzy pola Hetmanem, nie? No właśnie. Tylko ja niestety nie mam jak cię wspomóc. No, zobaczymy. Nie zawsze możesz gdzieś tam. Aha, nie możesz jeszcze. Tak, gramy w duo kontra widzowie, Krzysztofie Papuga, tylko że proszę pamiętać, że w tej grze tytuł nasz arcymistrzowski, który posiadamy w szachach, no nie ma większego znaczenia. Nie ma. To naprawdę z szachami ma dużo mniej wspólnego niż się wydaje. Słuchaj, ja chyba oddam tutaj tego pionka. Czy to ryzykowne? No to, jeszcze wiesz, uważaj, bo to mi się otwarło. Ja wiem. Dlatego ja chciałem agresywnie zagrać, wiesz? Co by nie, tu no, zagrał ja Tal? Tu by zagrał Tal. A, i teraz mi tutaj wisi. A widzisz, a mi wisi tu. Nie widzę twoich strzałek niestety. No, moje strzałki są proste, no jedna strzałka jest. O, dobra. No to skoczkiem wychodź, nie? No, nie wiem, czy skoczkiem. Kurczę, mamy gorszy czas. Pozycja też taka sobie. Pozycję też mamy gorszą. No to mówię, że taka sobie. No ale jest na równym materiale, więc... No ale oni mają parę gońców, bo ty oddałeś gońca tam do skoczka. Oddałem w zamian za zniszczenie struktury. No przecież to są normalne, podstawowe prawidła. No sorry. Zapomniałem o słynnych prawidłach, które obowiązują w szachach dla czterech. Dobra, no to czas rozpocząć marszrutę po Hetmana. No, to wygląda jak strata tempa trochę. Ale wisiał mi pionek. A nie u ciebie. Aha. Widzisz, popsuj strukturę, ale wieża tam się uaktywnia. No, wieża się uaktywniła. Aha, tym skoczkiem nie mogę ciągle. Może pionkiem?
No, no tam chciałem miejsce dla skoczka zrobić. No. A skoczkiem tu nie możesz? Nie wiem, ale nie podoba mi się, bo wisi mi wieża. Ja muszę ci pomóc. Aha, no tak. Ja muszę ci pomóc moimi figurami. Ja muszę chyba w tamtą stronę się gdzieś przemieszczać. Figurę mogą zdobyć, jak tu wezmą chyba. Bo niebieski ci tu poprawi. Czemu mi poprawi? No to wezmę. No i on weźmie wieżę, no i figurę. A, no nie, no to już się tam dostanę na tyły, to już luz. No dobra. Nie no, ja mam pozycję tak beznadziejną. Ja myślę, że ty masz właśnie pozycję fajną. Nie ma zagrożenia, nie ma niczego. No dobra, no ale ja muszę ci pomóc, bo jak oni mają aktywne figury, to jest bardzo ważne w tej grze. O co tu chodzi? To tego nie rozumiem. Aha, że niebieski ci hetmana zaatakuje. Tak, tracę hetmana. No to lipa. No lipa. No wiedziałem, że coś jest źle. To właśnie to jest to, jak kurczę, przeciwnicy obydwaj mają aktywne figury, a u nas tylko ty miałeś, a ja nic nie robiłem, no. No nie robiłeś. No nic, to będziesz musiał coś zrobić. Super. Co my mamy mniej? Mamy dużo mniej? Nie, aż tak dużo to nie mamy mniej. Ale króla masz beznadziejnego, no. Ale co ty chcesz od mojego króla? Martw się o swojego króla. No o swojego też się właśnie martwię. Jeszcze tu mi będzie hasał. No będzie. Może tego gońca mu tu przymki. Ja chciałem zrobić roszadę, ja już nie mogę zrobić roszadę? Czemu nie mogę? Aha, nie możesz tam wieżą. Nie no, mam przegraną. Jedź pionkiem. No to tutaj stracę. A czemu nie mogę robić roszady? Już zrobiłem ruch królem? Tak, robiłeś. Aha, no to niedobrze. A, generalnie pozycja jest do poddania, no ale... Nie mamy żadnej aktywnej figury, to jest najgorsze. Jakaś prawdziwa magia musi nastąpić. Tutaj, tutaj, tutaj. O, teraz to tym bardziej tam wieżą zagrasz. No to wiadomo, że tam zagram. Co prawda... A może ty tutaj gdzieś, nie? To ja tutaj już wolę zagrać. Skoczka mu zaatakować. No dobra, nasze ostatnie figury wchodzą do gry. Skoczka i jeszcze tutaj wieżą, nie? No dawaj wieżą. Tam trzeba było chyba tam, tu zagrać tam wieżą. Żeby zabić tu. To ważniejsze. Nie wiem właśnie. No na pewno ważniejsze. Ale zielony ci nie może tu zbić, to jest ważne. Musi się martwić o skoczka. Ale zielony nas nie interesuje. Ja chciałem niebieskiego tutaj atakować. Ale czasami, wiesz, musimy ograniczyć jedną ze stron, moim zdaniem zielonego łatwiej tutaj. Myślisz? No bo na przykład by ci pionkiem tu zbił, a niebieski by ci tu zagrał. O. Kurczę, zagrali tak. I tak zagra mi tu. Albo tu zagra hetmanem, nie? No. Bo tak to ja bym miał tu, ale nie mam. No i widzisz? Lipa. No to bij tu, no. Tego skoczka. Nie. No jak nie? No to i tak ci zagra tu. I co zagrasz? No to jak zagra tu, to dasz... To ja zaatakuję tego hetmana, a ty dasz szacha później. Graj, bo czas ci leci. Obojętnie. No dobra, no ale to miałem jedyną aktywną figurę, no. No dobra, ale masz jeszcze, zrobisz co roszadę i zaraz druga wejdzie, no. A co innego? No widzisz, no. No nie wiem, no bij tą wieżę. No to chyba tutaj nie masz wątpliwości. No co, a co innego? No dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiem, zamiast roszady może zagram inaczej.
Tu? Jeszcze zanim narysowałeś, już wiedziałem, że to rysuję. Dobra, trzeba się tu gdzieś... No to do króla tu wierzą, nie? Już tu mi wisi. No to mówię, żebyś wierzył, podszedł pod króla swojego. Potem będzie tak. A, ale tam nic nie grozi, no dobra. Trochę to za wolne, co gram, moim zdaniem, no ale... Czekaj, ja otworzę tego. Tak, to skoczkiem tam idealnie. Otworzysz wieżę i przesłonisz gońca, nie? Tak. O-o. Nadciągają posiłki. I tak tam skoczkiem chyba możesz zagrać, no. No tak, to już nie ma co. To trzeba wszystko na jedną kartę postawić. Ale i tak nie mamy jakichś takich wielkich strat chyba. Co mam tu grać? To jest pytanie. Aj, czas! Nie! A, beznadziejnie zagrałem. Dobrze zagrałeś. Dobrze? Kulem tak. Odchodź chyba. Dobrze zagrałeś, bo inaczej by mi ramnął tu. Ty przez przypadek dobrze zagrałem może, no. Przez przypadek. Tak może? Co tu się stało? O, nie wiem. Nie wiem, co grać, to bije. Mhm. Weź tym królem czekaj. Jeszcze zejść może jedno pole, czy nie? O, no, bo pionkiem się zasłoni. Nie! Stępem mogę zagrać. A on i tak chce mi tu lutnąć chyba. To zrobisz roszady. Nie chcę roszady robić, wieżę otworzyłem dopiero co. Dobra. Kurczę, popatrz. Kamil tutaj ma minutę cały czas. W ogóle z nami się tutaj nie patyczkuje. No właśnie, nie? W ogóle... Wieżę myślałem, że uruchomisz. Skoczek też jest dobry. Teraz zagram tu. Ale gram kaszane generalnie. Znaczy, tutaj ja zagrasz, też... nie? Nie, tu chciałem zagrać. Tu chciałem zagrać. Gdzie? Nie, to lepiej pole dalej, żeby patrzeć czemu? Zarówno tu, ja jak i tu. Tak. Artur, serio, żebym ja czasami mógł hetmana zdobyć. Dobra. Nie wiem jak, bo nie mam jak go atakować, ale... A dobra. No racja, obydwa króle tutaj. O, i teraz może jakieś kombinacje zaraz będą. Takie kombinacje, że wieżę mogę stracić. Czekaj. A tu możesz bić. No wiem. To bij. Bo ja nie mam szacha. Ja nie dostanę szacha. Dobrze, to no najpierw niebieski musi ruch zrobić. Aha, to dostanę szacha. Nie, nie dostanę, bo ja mam potem ruch. Nie dostaniesz. No to chyba... To chyba niedokładność. Tutaj zagra pewnie. A co to zmieni? No to, że ci potem tu weźmie. No ale i tak wezmę tu. A ty poprawisz tu przecież. No i niebieski ci weźmie tu. Ale co ty gadasz? No przecież biorę tu. No i zielony by zbił tu. Aha, i że nie ma jak tego, dobra. To może ja... Ale zagrał źle chyba. No to bij. Co? No skoczka. Nie wiem, co ty kombinujesz. Czemu niebieski nie poszedł pole dalej, nie? I wie, żeby ci teraz bił. A, bo ja w ogóle... O kurczę, ja założyłem, że w ogóle tak zagrał. I tak patrzę, o co ci chodzi, nie? Czemu tą wieżę oddajesz? Dobra, zaraz, czekaj. To tutaj jest koniec, tak? Jak koniec? Aha, bo tu mata dajesz. A, to ten mat i tak by był. Mhm. Nie straciłbyś wieży. No tak. No to mi się pomyliło. No dobra, no to udało się wygrać. Udało się, no. Jacyś kolejni chętni, to pisać niki. To ja tutaj... Ale kurczę, muszę przyznać, że no...
Zaskoczony jestem. Znaczy, zaskoczony, tak jakbym się był jakimś wielkim fachowcem w tej grze. No właśnie, o to chodzi, że w tej grze tutaj jest wyrównana walka. Dobra, to zapraszam znowu Heliopsis. Heliopsis. Dobra. Terry Play SA. No, nie wiem, co mi się tu dzieje. Terry. O, jest Play SA. Invite. Jeszcze kolejny był soulfight.pl. Na Twitchu nikt nie pisze, to biorę z YouTube'a. Soulfight. Soulfight. A, sorry. Soulfight. PL. PL. Tomato Sauce, ja wiem, że czasami niki były pisane przed pierwszą partią, ale widzowie czasami przychodzą, odchodzą, więc ja przed każdą kolejną partią będę pytał o niki, ponieważ po pierwsze nie widzę tych poprzednich teraz, a po drugie, no mówię, rotacja widzów następuje. No, soulfight.pl nie zaakceptował, więc może Goblin szachuje. Goblin... szachuje. Zobacz, tutaj ciekawa dyskusja, widzisz, na tym. Mate, nie wiem, mate, tak? Chyba to trzeba czytać. Że w zasadzie gra w szachy od półtora miesiąca. O! Coś, nie wiem czemu... Pamiętajcie, żeby nie. Zagrać, musicie być na czeskomie w szachy dla czterech. Jest specjalny pokój. O, okej. No to... Mi się coś nie otwiera. No bo zaraz, kolory muszę dobrać. Aha. Jedziemy z tematem. Przypominam widzom Chess TV, że jeszcze jakieś pół godziny mamy czasu antenowego, a później, jeśli chcecie dalej oglądać, komentować, brać udział w naszych streamach, to... No, Artur, jeszcze raz tutaj. To zachęcam do followowania kanału na Twitchu. Kings of Chess, pisane razem. I tam możecie zgłaszać swoje... No i tu, nie? I co, to jest ta pułapka? No. A ja zagram tu. Aha. I co jest, jak zagra tu? Albo mogę zbić nawet na B7. Od razu. No możesz. Dobra, nie? Prymitywne. No i ty zaraz jeszcze idziesz tu, nie? No tak. Chyba soulfight.pl jeszcze nie można tracić tutaj dwóch tem w ten sposób. Dawaj tu. Przyjemny wybór generalnie. No masz. Tylko, że no wiesz, no ja tam muszę stracić tempo. Wiem. No. Co, bić wieżę chyba nie musisz, nie? Nie. Bić wieży nie chcę. A nie wiem. Cugcwang. Okej, okay, Sebastian, to w następnej partii ty zagrasz. Co z drugiej strony?
Gdzieś czekaj, no bo tutaj już tylko, że tego szacha jeszcze mam zawsze wtrąconego. Jakiego szacha wtrąconego? Znaczy zielony ma wtrąconego w sensie, że jakbym chciał już coś tam kombinować. Nie, nie, to się nie bój o to. Skoczka możesz też wyprowadzić. Nie mogę tego zabić? Aha, nie, bo skoczkiem zabiję, dobra. I tu, i gdzieś tu, nie? Mogłeś zabić, a ja zbiłbym z skoczka. Nie? No, musiałby królem zabić. No to wtedy to wiadomo, że kaplica już. No tak. Znaczy to i tak jest kaplica, no ale no. No tak, no tutaj jest koniec na pewno. Jeszcze gońca zaraz wyprowadzę, nie? Tak, jeszcze ten skoczek dodatkowo dojdzie. Tak, tutaj już będzie krótka piłka. Teraz możesz. Skoczka lepiej, skoczka. Skoczkiem, no bo to na D7 znowu wisi, no ale w sumie po co? Żebym tu jakieś kontry kiedyś nie dostał, No nie, ale tutaj już jest chyba końcówka, nie? no, a jak ja tam to pole zabiorę niby? Tu. Aha, no tak. Bo ten goniec to jest. Oho. Desperacja. No, trochę desperacja. No nic, no to po prostu wezmę tutaj. Nie, no nie musisz bić. Jak będzie twój ruch, to przecież i tak grasz tu. Aha, no tak, i tak gram. No chyba, że tu mi zagra, nie? I to chyba nie ma No znaczenia, że ma, bo on tutaj. chce mi tam potem szacha dać, nie? Żebym... Więc ty stracisz hetmana? No właśnie. Ja stracę hetmana. Znaczy, ty stracisz hetmana i... No nie To wiem, jak co? chcesz zresztą. Ale przecież ty dajesz mata. Nie daję mata, bo szacha dostanę, Artur. Ja daję szacha. No i zielony ci... No. Aha, bo jest mój ruch, tak? No. A, sorry, pomyliło mi się, widzisz. Standard. Tak, jest koniec. No, to już Sebastian zaraz zagra. To jeszcze drugi nick poza Sebastianem. Kto chce zagrać w kolejnej partii? Mojżeszinho, okej. Okay. Aha, modliszka. Dobra, modliszka 7 najpierw. I taki macik. No dobra, to jedziemy znowu. Heliopsis. Sebastian. Ile tych dwójek tam było? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Aha, Sebastian sobie gra grę. No to sorry, Sebastian. Jak grasz inną partię, to nie będziemy czekać. A Czosnek, ty jesteś na naszym, u nas na naszym Discordzie, czy nie? I Bo tak Mojżeszinho. Czoska kojarzę to z naszych streamów na YouTubie, ale nie wiem czy. Dobra. No właśnie dlatego proszę o niki przed każdą partią, bo Sebastian wcześniej wyraził chęć gry, a teraz gra z kimś innym, więc muszę zapraszać kolejne osoby. Dobra, znowu trzymamy się czerwieni i żółtego, Arturze. I jedziemy z tematem. No dobra. A tu widzę jacyś zawodnicy. Już po parę partii rozegrali. Modliszka troszkę więcej. Mojżeszinho trochę mniej. A, mój ruch. No, twój. No, bo coś musiałem tutaj zbanować użytkownika Zbigniew Pakleza. A, no tak. A, dobra, czyli co? To samo, tak? No, spróbujemy, aczkolwiek jak ludzie patrzą na tego streama, to nie będą wpadać w te pułapki. I znowu wymiana hetmanów. No dobra, ja wymianę hetmanów lubię. No, wymiana hetmanów jest luz.
A mogę też zagrać tak. I? Żeby nie wymieniać etmanów. No dobra, wymienię. Co tu się dzieje? To nawet nie wiem, czy warto to wymieniać, szczerze mówiąc. Bo to ty możesz sobie pyknąć później, nie? Nie no, ja nie chcę tam bić. Nie? A po co a nie... tam takiego pionka dać i tempa? A, bo tutaj mi wisi. Nie wisi. No nie wisi na razie nic, no. Bo tu cały czas jest jakaś tam presja. No to wolę tak zagrać. No dobra. Czyli materiał nieistotny. Przed każdą partią będę pytał o chętnych o to, żeby zagrać. Jaki jest warunek wygranej w solo? Nie wiem, jak to wygląda w solo. A, mój ruch jest. Kurczę, flak, no. Trzeba oddać mata w solo, tak? Ty grałeś, Arturze, w solo chyba. Grałem, tak. Tam się punkty zdobywa. No to nawet nie będziemy zanudzać tutaj. To co? Kuńkord? Mm-hmm. I żeby potem tam tu, się nie? Nie, mogłem od razu to grać przecież. No w sumie też mogłeś. Tak, no tam punkty się zdobywa taka, jaka jest wartość figur. No plus bonusy jakieś za mata są i tak dalej. No drużynowa znacznie ciekawsza. No ja zagrałem parę razy to indywidualne, a potem już tylko i wyłącznie to drużynowe gram. No właśnie myślałem, że jednak może kurczę tu trzeba było zagrać. Dlaczego? No bo ja go tu. A ty byś go tam, wiesz, tam, nie? Dobra, no ale ja go też tu z drugiej strony. No dobrze, dobrze. To czekaj, to w ogóle go może. Możesz najpierw tutaj o dwa. Mogę. Mogę też tu. Dobra, no to jest to mi się podoba, żeby to zabrać mu pola. Zabierzesz, bronisz tutaj jeszcze i gońca tak. Otwierasz, nie? Nie wiem co bić. No właśnie, to jest dylemat teraz taki trochę. Ja bym chyba wieżę i tak zabił. Też bije wieżę. Przynajmniej goniec już nie będzie spoglądał w moim kierunku. No, to tutaj może coś. No nie, no to chyba łupnia musisz tam sprzedać temu pionkowi. Od razu? Albo skoczkiem najpierw. No właśnie się zastanawiam, że może najpierw skoczkiem. To skoczkiem. Się zastanawiam, czy tu, czy tu. No nie, no chyba z chcesz jednej strony... pionka atakować. No nie, no tu atakuje pionka, a tu mogę gdzieś zaraz te różne szachy kombinować. A lepiej może zaatakować. No ale kurczę, ja nie mam jak ci pomóc, bo ja tam zielonemu kurczę straciłem tempa, żeby... A, kurde. Tutaj chyba tak nie do końca. Co? Aha. Ale to twój ruch jeszcze będzie. No wiem, no mój ruch. Ale co ja mam tak, grać? Co jest najgorsze? Mam zupełny brak perspektyw. Podziurawiłeś swoją pozycję w dodatku. Nie, no jak podziurawiłem. Tutaj... No dobra. On widzisz, nie dobrze wiem, zagrał. To... Nie wiem, czy to zielony. No dobrze zagrał. No to ja tak wiem, zagraj. No to wiem, no to przecież tak gram. Ja się tylko zastanawiałem, czy zielony widział, że tam... Ale pewnie widział. Jak już goniec tam operuje na tej przekątce. Ja bym chciał, żeby tą wieżę ci zbił, bo ja bym miał gońca przynajmniej. Ja chyba tak zagram.
A czy wieżą najpierw odejdę? No dobra, ja się tutaj przemieszczę kolejnymi figurami. To będzie po prostu normalny taki szachowy, czysto szachowy atak na króla przy udziale figur jednej strony. Nie no, moja wieża jeszcze kiedyś może tam się gdzieś dołączy. Nie możesz jej skreślać. Co prawda moje pionki strzelają tak dziwacznie trochę, nie na tego w porównaniu do normalnych, ale... Tak, pionki nie teraz... idą niestety tutaj, tylko pionki idą tutaj. Więc... Dobra, zbliżam się tam hetmanem. Nie no, pozycja jest dobra. Tak. Mój król jest jakimś cudem bezpieczny. A mamy przewagę materialną, lepszą strukturę pionkową. No i pionka jeszcze mamy. Cezary, ile ty masz figur? O, tutaj mi się chce, wiesz, ładować po tych dziurach. Słusznie. Albo tu będzie się ładował. No właśnie. Co mam biedny miś zrobić? Będziesz się wił. Będę się gęsto tłumaczył z tych dziur. Mhm. Dobra. Zawczasu. Jeszcze jakieś błędy mi komputera wyskakują. A cóż to się wyprawia? No to co, bierzemy tylko teraz trzem. Czy skoczkiem, czy gońcem? Chyba skoczkiem to jest. Ale co ty chcesz bić? Gdzie? Albo gońcem? No tu, no a gdzie? A ja myślałem, że tu chcesz zbić. Nie. Przecież ja mogę tu bić. Aha, no możesz. Myślałem, że wie, że możesz. Zastanawiam, czym to zabić. A gońcem chyba lepiej. Jeszcze pamiętaj, że tu mu potem wisi czasami, nie? Tak. Tylko kurczę, bez moich figur nie będzie ci łatwo tam tak atakować. Bez twoich figur sobie poradzę. No zobaczymy. Albo nie. Tak, jak ktoś chce więcej szachów dla czterech, to na Discordzie często gramy i komentujemy to również live. Co tu zagrałeś? Co tu zielony zagrał? Gońcem tu? Aha. No, intuicyjnie pozycję mamy wygraną. Ja zaraz wprowadzam wieżę. Mhm. Nie, no i teraz tak, bo tu mi chce mnie gdzieś tutaj... Nie przejmuj się. Smerać. Czym bierz na... Tam wiesz gdzie, na F6? No właśnie, czym? Może gońcem. Obojętnie. Gońcem bij, żeby ten goniec tego króla mu nie przysłaniał. Tak, bo tutaj, no widzisz, tutaj zagram. Tak ci mówiłem, ale no to co? To tu sobie zagram ludzi. A nie zagram. Pionkiem, a skoczkiem? Ale czemu skoczkiem? On teraz ci zbije tam skoczka z szachem i drugiego skoczka ci niebieski zbije. No to co z tego? I nawet popatrz, co weszło do gry, gdybyś pionkiem zbił? To trzeba było to ruch wcześniej powiedzieć, że taki masz plan, niecny. Nie, ja myślałem, że widzisz, że on chce ci tu tego skoczka zbić z szachem. Nie, ja myślałem, że skoczkiem mi zabije tutaj, prawdę mówiąc, a nie gońcem. Nie, to... No dobra, trudno. Pozycja no, dalej jest okej. No pozycja jest wygrana, no to pionkę pójdę do przodu po prostu. I tak się odsłoni ta wieża i tak. No tak. A jeszcze dodatkowo gdzieś tutaj bierzesz. Nie, no to... Widzisz? No może pionkiem pewnie tak, było lepiej, no, bo pionkiem... Ale ja nie chciałem, żeby ten pionek tam przymykał tego króla. No. Moja wieża się w końcu włączyła. I jak to było? Z podwójnym atakiem, z podwójną siłą. Tak, że figura, która nie bierze udziału w grze, wchodzi do gry z podwójną, a nawet potrójną siłą. No, ale ginie z poczwórną. Ale co mam teraz grać?
No, możesz na przykład spróbować drugą wieżę wyciągnąć. No tak właśnie próbuję, ale to raczej tylko po to, żeby tam, nie, może jakąś figurę mu zbić czy coś. Tylko nie chciałem też tego odkrywać, nie? Tak, tutaj ktoś ten, szlifierka, zgadza się, szlifierka tutaj remontowa, u mnie. O, to co, gońca bi, nie? Bijemy z szachem, co ciekawe. Tak. No, tutaj chyba już to śmierdzi matem. Śmierdzi, im śmierdzi matem, nam pachnie. No tak. Gdzie tą wieżą najlepiej pójść? Chyba o jedno. Nie będzie tu niepokojona. Co, tu? Tu? Albo tu. A po co tam? No, żeby dać mata też. Aha, no to dobra, tak może lepiej. Na wiele sposobów. A może nie, lepiej no, tu? To też jest w porządku. No. O, to też? No nie wiem, co jest najlepsze. Aha, dobra, może coś zagramy, bo czas leci. Dobra, to zagram. Pierwsza myśl najlepsza, podobno. Ja biję. No tak, tak, no grozi to. No. Grozi to. Tak, on no, mi tu no, jedzie, a ja w sumie taki mam nic innego do roboty, więc to wierzę sobie, tu ty będę sobie łaził. Pójdziesz... Tu, żeby bronić ci tu. To co? To koniec, tak? No koniec, tu. No dobra, to kolejne niki teraz proszę wpisywać. Kto chce zagrać? Mamy jeszcze jakieś... Nie wiem, no... Mamy jeszcze trochę czasu. No mamy jeszcze chwilę, tak. Kacper 464. Kacper 464. Pyk. Nie jesteś zalogowany, Kacprze. Ja przypominam, jest osobny pokój szachy dla czterech. Teraz Sebastian pisze. Okej, okay, Sebastian zaproszony. I Aramator. Tak, ale jeszcze tam chyba zaproszenie nie zostało przyjęte. Też nie jest, nie, bo nie są połączeni, nie są w pokoju szachów dla czterech. Na Twitchu ktoś chce zagrać? Przypominam widzom przez TV, jeśli chcecie zagrać tutaj z nami, to proszę na Twitchu napisać swój nick. I wtedy zaproszę do gry. Czosnek tutaj pisze, że też się zgłaszał. A, jeszcze Czosnek, tak? Tylko ale wiesz, ja mówiłem, żeby przed każdą partią, nie, pisać. Aha, no ale teraz widzę, napisał. Tak, widzę. Czosnek. Aramator, albo Aramatora nie ma, tak? Zaprosiłem Czosnka. O, przyjął. Lasota and Sergiej. Ale już mam czwórkę, wiesz? A, już jest, tak? Mhm. Więc... Kolejne niki po tej partii będę przyjmował. No dobra. No to masz ruch. Nie no, spróbuj. No to pierwsze partie obydwu zawodników chyba. Na pewno pierwsze partie. Tak. Fajnie, to już ten układ widzieliśmy tutaj. Ta. Weź wymień jeszcze hetmany kolejne. Nie? No dobra. Z taką przewagą w tej grze również trzeba wymieniać figurę, jak mamy przewagę materialną.
A, bo to by tam wisi. No dobra, to tylko pionek. No. Jak zabiję, zabiję skoczkiem, wieżę, wyprowadzę. A, no tak, to nawet lepiej, że tam może ci weźmie. No. A więc zdobyliśmy figurę i zaraz wieżę zdobywam. No dobra, to się obronię przed tym może. No to... Bo ten ganiec mnie tutaj gdzieś tam atakował. Ta. To nie będzie chyba długa partia, więc... Zaraz będziemy grali z kolejnymi widzami prawdopodobnie. O, patrz. Nie bij tego. A co chcesz zagrać? Ty masz szacha. No to ja się zasłonię. I on ma przerąbane. Jak mu zbijesz, to nie będzie miał przerąbanego. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. No ale to i tak się pionkiem zasłoni. No to to nie, nic tam... Aha, i ty... No i ty wtedy możesz mu zbić i ja wtedy mu poprawię. Tu i zbiję no, wiesz, mu tu. No, bij wieżę na przykład. Tutaj... Prędzej czy później musisz już zbić. No dobra, to mogę tak zagrać pionkiem do przodu. A, to, to jest mój goniec, nie twój. A ja mówię bij wieżę. No. No bo jak ja wyprowadzam gońca, to tempo zyskujemy po prostu, nie? Bo on musi się właśnie zasłonić. No dobra, rozumiem. No to szacha dawaj, nie? Tak, no tutaj już możecie niki pisać swoje. To chyba wprowadzę tego do gańca, nie? Może jeszcze. Nie, możesz bić mu skoczka, któregokolwiek ja mu gońcem dam szacha przecież. Młynek? Tak. Dobra, taki śmieszny młynek, że... Okej, okay, już jest szkodniczek i frago 20. Dzień dobry, Overland. Wszystko zostało zmiecione z szachownicy. A, bo ty sobie jeszcze powrócisz, tak? Tak. A to ja pozbieram te pionki. Czy to wziąć? Nie no, teraz to wezmę ci wieżę. Mogłeś pionka, ja bym zbił wieżę. No obojętne. A ten waleczny pionek idzie do przodu do hetmana, ale jeszcze długa droga go czeka. Moim zdaniem nie będzie taka długa. Próbować tego gońca może rzeczywiście. Chociaż... Albo wieżę, albo wziąć na alpier. Może zielonego zamatujemy? No łatwiej chyba niebieskiego. Zobaczy, że w przelocie możesz no, nie zabić. Wiem. A nie mogłeś dać w przelocie? A mogłem. Nie pamiętam jaki był ostatni ruch w ogóle niebieskiego. Zaraz to jakiś cucwang nastąpi. Jak cucwang? Mat w następnym dajesz. Nie, mówiłem w cucwang w sensie, że jakby na przykład nie było zrobić, trzeba by było królem robić. A ciekawe jakby był pad. Czy to możliwe? Tu jest pad chyba, nie? No właśnie się zastanawiam. Podwójny pad. Czy wystarczy jedną stronę zapatować, czy dwie? Nie, no jak? No jedną.
Myślisz, że to pad funkcjonuje? Możemy sprawdzić, może na tej partii, czy nie. Na tej? Spróbujmy, wiesz, z ciekawości. No dobra, no to spróbujmy. To nie dawaj mata, tylko spróbujemy dać pata. Tylko muszę tutaj pionki wyzbierać najpierw. Ja tu towarzyska gra, więc... Tak. Ja ci pomogę. To jest bitu. Zobaczymy, czy jest tu pad. A, Freak napisał, że jest pad. 100% napisał. Tak? Aha. No to jak jest, to matujemy. Dobra. czekaj, tu. Gdzie tu najlepiej zamatować? No może. A, i następny mata też. Tu, nie? Tak. Patrz, dorobił tego hetmana. Ty w ogóle... O, faktycznie. No. Mówiłeś, że nie, że ta droga go tutaj jakoś tak nie ten, a jednak się okazało, że widzisz, doszedł. Patrz, źle zagrałem, tu może mi zbić. Co my robimy w ogóle? Nie. No tak to było. Tak to się kończą zabawy. Zabawy, sprawdzanie, czy jest pad. Dobra, to zagram tak. Ja wyjdę gańcem tutaj. Nie, no i tak matujemy, no. Tutaj gdzieś chyba wyjdę tym gańcem. Czy tu szach? Jak jest mat? A tu jest mat. Tak? No nie ma mata, bo on mi tu da jakiegoś szacha padacznego, no. Dobra. Nie będę się tym zastanawiał. A myślałem, że tu zagrasz, żeby mieć ewentualnie tu szacha. No ja chcę tam mieć tu, wziąć inną. No teraz będzie mat. No, teraz już będzie. Yeah. Nie dość, że ten hetman, że ten pionek doszedł do tego hetmana, to jeszcze spowodował, że obronił niebieskiego. A, no mata jeszcze nie ma, bo tu może, tak? A, podejdzie hetmanem. My już nic nie widzimy. No. O. Gońcem poszedłeś na najgorsze pole w takim razie. Dobra, ale to ta kombinacja to odchodzisz królem, nie? Po prostu. Nie musisz bić. Albo tak. Czekaj, jakby to dać mata od razu. Bij hetmana. No chciałem mandatem. Bij hetmana, już się boję o wynik partii. Nie, no dobra, tu już mamy kompletnie wygraną oczywiście, ale... Pajacerkę żeśmy ładną tu odstawili. No dobra, teraz będzie mat. Jak będzie mat? Aha, tu. No nie, bo zielony znowu odejdzie. No to tak zrób, żeby nie odszedł. Aha, nie masz. No tu zagram. Jak mam to zrobić? Tu zagram. Są jeszcze niebieski ma ruch. No właśnie, jeszcze ma niebieski ruch. To mogłeś tutaj zagrać. To zielony by mnie tam zbił. No przecież ja bym miał ruch. Ja bym zabił tam. I co? Dobra, biorę tą wieżę. Ty miałbyś ruch, ale zielony by mnie i tak tam zbił potem, jakby był jego ruch. No ale nie zbiłby ci ruchu, bo ja miałem pierwszy ruch. Najpierw niebieski, potem ja i później zielony. No. I co ty byś zrobił takiego zielonemu, żeby mi nie zbił tej wieży? Bo ja bym zabił tą wieżę pierwszy, hetmanem. Ale niebieski by ci zbił pionkiem, mi zbił tą wieżę. A. Też taka opcja była, nie? No to tak, tak, no ale nie może zielony. Nie, nie, niebieski. Nie, no. Dobra. Dobra, dobra. Nie wiem. Widzę szacha, daję szacha.
To partia trwała jakieś 10 minut za długo, no. No. To przez to, że sprawdzaliśmy tę sprawę z tym patem, no. Daj tutaj, nie? A, to dalej nie będzie mat. No nie, jeszcze tam pójdzie. I teraz skoczek zbliża się do tego, do obrony. No to tu zagraj. A ty tu. No tak planowałem, ale zależy, gdzie on skoczkiem pójdzie. A nie, to bez znaczenia, gdzie pójdzie. No dobra, już teraz musi być mat. No w następnym jest mat. Tak. Żenujący spektakl. Nie, nie, no nie, wiesz co, nie byłoby mata, czy był, nie byłby. No, byłby mat. Myślałem, że znowu zielony może przysłonić tą wieżę, ale to zapomniałem, że to twoja wieża. No dobra, to niki jakie tam były. Szkodniczek i frago 20. Jedziemy dalej. Szkodniczek. Frago 20. Nie ma takiego niku jak frago 20. Może źle przeczytałem. Tomato 2020 pisał. Nie ma takiego, zaraz. To był jakiś inny nick może. Nie, to był... A sorry, to był Pomidor 2020. Pomidor, to tak. Nikt to ma to. Okej. Okay. I Heliopsis. Dobra, Zbyszku, tak a propos, to będzie moja ostatnia partia dzisiaj. Nie wiem, jak ty tam z czasem stoisz, a ja będę musiał kończyć. Dobra, niedługo. Spoko. Dobra, to w takim razie to jest ostatnia partia dzisiaj. Więc tego typu streamy, jeżeli się podobają, to zachęcamy, żeby dać łapkę w górę. To zwiększy szansę, że takowe się również pojawią w przyszłości. Więc to dla nas jest ważny feedback, czy tego typu gierki urządzać, czy też nie. Albo ewentualnie można również no, się zapisać do naszego kanału na Discord, gdzie te gry czasami również się odbywają. Tak, na serwerze Discord gramy często na słuchawkach, mikrofonach również. Znaczy gramy oczywiście na czeskomie, ale na Discordzie się łączymy, więc zachęcam bardzo do dołączenia do naszej społeczności na Discord. Nie można bić figur z naszego teamu. Jan pyta, a ja odpowiadam. Także niezależnie jak bardzo byśmy się zdenerwowali na swojego partnera, to nie możemy mu figur zabić. Dokładnie tak. Chciałem o jedno pole dalej, ale jakoś mi tak... No tutaj to coś tak czuję, że w tej partii chyba te dwa hetmany zakończą. No już jest sprawę. Koniec przecież. Już widzisz koniec? No. A. A ty tu i potem zagrasz tu, a ja tam cokolwiek tak. Tu, czy jakkolwiek się zasłoni. No nie. Bo się może zasłonić tak. No teraz jest koniec, ale jakby się zasłonił pionkiem. To samo. To bym nie mógł bić. No ale nie biłbyś, tylko tu gońcem teraz grasz, Artur. Znaczy teraz możesz tu zabić, ale gdyby się zasłonił no, tam... A, to bym poczekał, tak? No dobra. Znaczy nie, to nie byłby jeszcze koniec w sumie.
Albo by był? Może też by tam był jakiś map. No dobra, no teraz to bij po prostu, tak? Ja wiem, wiem, no tylko jeszcze się zastanawiałem nad tamtą To pozycją. może jeszcze jedną zdążysz. No to może zdążę jeszcze jedną. No. To jeszcze jedną zagramy w takim razie z widzami. Pomidor i szkodniczek nie powalczyli zbyt długo. Szkodniczek i pomidor, no tak fajnie się dobrali. Zgadza się, nie? Jeszcze tam jest zdjęcie tego pomidora, nie? Więc tego szkodniczka no sobie w tym pomidorze wyobrażę, że gdzieś tam wierci dziury. No i w sumie wywiercił dziury w pomidorze, można powiedzieć. Podziurawił się tutaj, dziury sobie na królu zrobił. No, pomidorze. No to jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Kto teraz? Proszę pisać niki. Ostatnia partia dzisiaj. Dzięki uprzejmości szkodniczka i pomidora jeszcze mamy czas zagrać. Tak, hetmany rządzą w tej grze, Krzysztofie. Dokładnie, dokładnie tak. Kacper 464. I trzeba uważać z tymi hetmanami, bo czasami jak się nimi gdzieś wyskoczy, a dostanie się jakiegoś szacha gdzieś wtrąconego, to można go łatwo stracić. Kacper, nie jesteś zalogowany na serwerze czwórek. No i kto jeszcze chce zagrać? Nie ma chętnych? Bo jak nie ma chętnych, to będziemy kończyć. A, Kamil chce zagrać jeszcze raz. No jak nie ma chętnych, to Kamila można zaprosić. Tam były największe problemy w tej partii. No tak, tak, zgadza się. No zresztą Kamil, widzę, doświadczony zawodnik, bo tu zagranych dużo partii. No to jeszcze raz Kacper, bo podobno już jest. Dobra, Kacper jest zaproszony. To musisz Kacper zaakceptować czym prędzej. Jak zaraz tego nie uczynisz, to Szolnek jest kolejny. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest Szolnek. Jako pierwszy zaakceptował. No i gramy. No, bo tutaj czerwone zawsze zaczynają, tak? W ogóle w tej grze. Tak? A to nawet nie wiedziałem. Myślałem, że to losowo. No właśnie dzisiaj się zorientowałem, bo zawsze daje się na czerwonego i zauważę, że w każdej partii zaczynałem. Też myślałem, że losowo. A to losowo to wybiera ci, jaki masz kolor, ale zawsze zaczyna czerwony. O to chodzi. Aha, o to. A tutaj jak ustawiam kolory, nie? O, no i tutaj co? Znowu sztuczka działa. Mhm. No i jestem ciekaw. No popatrz, co tu niebieski może zagrać na to? No właśnie. A nie można pioneczkiem do przodu się zasłonić? Narysuj. A, to nic nie daje, bo tam jest zawsze szach. Mhm. Myślałem o tym. A, że tu? Mhm. No nie, bo tu, nie? No wiem, wiem. I potem szach, nie? I potem szach. No potem jest, no bij hetmanem jest... Nie, no wiem, 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 że bić. Teraz tak. Rzucam. Czy jak ja zagram tu, to jak on ma się bronić w ogóle? A, ty szacha masz. No. To na czarne idziesz, nie? Bo już nie będziesz miał szachów wtedy żadnych. No, nawet może mnie zmusić do tego. A nie, nie musi. No dobra. Może ja szacha mogę wtrącić? Słucham? Może szacha mogłem wtrącić, ale... No i teraz masz króla bezpiecznego, nie?
Tak, to zresztą w ogóle warto zwrócić uwagę, że w tej grze ta roszada niekoniecznie jest istotna. Dokładnie. Tu już chyba partia zaraz będzie się kończyć, coś mam takie przeczucie. To teraz ten twój plan, co chciałeś wcześniej, nie zadziałał? Który? No, że tamtym hetmanem chciałeś, wiesz. No dobra, to co? Trzeba wyskoczyć tym hetmanem gdzieś, nie? Nie no, hetmanem wyskakiwać nie musisz. Dlaczego? Wyskoczę tu. Ty, no ale uważaj na jakieś takie numery, nie? Dobra, dobra, dobra. No tak. O kurczę. Może tu? No. A to by się narobiło. To w ogóle nie zauważyłem tego. Ni stąd, ni zowąd się pojawił taki motyw. Bo tu... W sensie zachowałem czujność. Ważki. No zachowałeś, zachowałeś. Tak, zdecydowanie. Chyba tu powinni zagrać. Żeby tu od razu nacisk był, nie? Jak ja tu. Nie? No. Ale to chyba nieistotne dla ciebie, nie? Istotne, albo bo przynajmniej mało istotne. Ja chcę tam bić. I teraz analogicznie ty powinieneś może tutaj próbować. Albo tu. No. Co tam, masz jakiegoś szacha gdzieś? Nie, ale moim zdaniem dynamicznie zagrał zawodnik. No dobra, gram hetmanem tutaj. No dobra, no. Jak lepiej, musisz? Lepiej tego hetmana gdzieś tam wrzucić. Albo w drugą stronę. Też czuję, że na czas wygramy. No. O, i co? Nie podoba mi się to. Ale z jakiegoś konkretnego powodu? Nie, ale ty tutaj szacha masz jakby co. No mam, no. To się nie boimy chyba. Tak, to zupełnie się nie boimy tego. Witam, Articman 08. Przypominam, że jutro o godzinie 17 na kanale Polskiego Związku Szachowego startujemy z relacją z Champions Chess Tour. No, musisz dać tego szacha, no. Ja teraz mam czas, żeby spokojnie sobie wieżę zbić, nie? Nie wiadomo, no masz czas, tak, tak, tak. A ja potem poprawię tutaj w razie czego. No, to już wygraną chyba mamy. O, to tym bardziej, to wymieniaj hetmany, nie? Czemu wymieniać? Nie, on chce mi jakoś tutaj może zbić. Aha, bo tu jeszcze może być, u mnie może być kuku też jakiś. Albo u ciebie, Maty, no właśnie. No dobra. Znaczy może Maty nie, bo ja tam zawsze mogę zbić skoczka z szachem, ale moim zdaniem wymiana hetmanów... Zresztą co innego masz zagrać? No nie, no co mam zagrać? No na G7 mogę tutaj, tu zbić tego pionka, znaczy się na G7 tego. No ale teraz ja sobie go tam zbiję. No ale ja go chciałem zabić. No dobra, no to ogromna przewaga chyba materialna, tak? Czy nie? Tam, może... dobrze, że tutaj bronię hetmanem, nie? Bo inaczej bym miał taki ruch i ten by mi zbił tu. Mhm. Ale bronię hetmanem, nie? Ale mi się nie podoba, tutaj gońcem pewnie zagra, ten mój król.
Albo tu właśnie. A szacha mogę dać w sumie. No możesz. No to ci zielony tam. Tutaj weźmie, rąb. Nie? A, nie rąb, nie, przecież tu masz gońca. No ale przecież jak dam szacha, to niebieski się zasłoni, hetman będzie mi wisiał. No ale teraz ci nie grozi to bicie. No nie grozi, ale szacha chciałem dać, żeby mi nie groziły jakieś tutaj szach. No tak. A to ja wiesz, a to ja mogę zagrać tak może. Skoczkiem pobronisz mi gońca. Albo gońcem, no. Dobra, wymienimy wszystkie hetmany i wygramy. Tak. Szach dobry, Radzio również. Jutro ktoś będzie o 17 na turnieju Magnusa. Obsada super silna. Niestety Janek nie gra, ale... Tak, będzie mega ciekawie. O tym zapomniałem. To straciłem hetmana. Tak, straciłeś hetmana. No dobra, no hetman w T czy we w T. Zgadza się. To tylko najważniejsza figura na szachownicy. Najgorsze jeszcze tu mi szach grozi. A nie, nie grozi, goniec tam kryje. Nie grozi. Chyba dalej mamy dobrą pozycję. Też mi się tak wydaje. Nie wiem, skoczka wyprowadzę. Zwierzę cały czas mi się nie spieszy chyba. Trzeba pod presję zielonego dać. Ale gram lipę jakąś straszną. Że chcę tutaj zagrać. No ale tu uważaj, bo mi maty jakieś grożą. No to dlatego chcę tam wieżę gdzieś tam wprowadzić, no co. Aha. Trochę to wolne. Tu zagrać. Już chyba mam przegraną. Może roszadę zrobić. Nie mogę, bo mi zbije hetmanem pionka z szachem. A gońcem tu nie możesz? No mogę, no ale to... To mi zbije tu. Możesz tu też gońca. Nie. No, ale żeśmy pograli jak fujary. Trochę tak. Nie wiem, no tutaj? No tutaj albo tu. Zielony sobie odejdzie tutaj, nie? A to luz, to ja zagram skoczkiem tu. Zielony chyba musi bić mi skoczka. No. Co? No to odchodzę tu, nie? No, to ci zabije tam. No ale to i tak. To trudno. Tak musisz. A teraz zielonemu coś będzie wisiało. Dobra. Ty, może tu zagraj. Tak, to jest dobre, bo kryjesz obydwa szachy i jeszcze jemu chcesz dać szacha. Tu ja mam szacha dodatkowego, nie mogę tak grać. Aha. Mówisz, muszę no to zbij tego skoczka, no. Ja chyba zbiję gońca zamiast uciekać wieżą, co ty na to? Albo nie. Nie no, chyba możesz wieżą tutaj sobie zagrać, nie? Nie no, tu mamy chyba wygraną.
Nie no mamy, bo zielone mają za mało figurów w akcji. No tak, no tu są w zasadzie dwie figury. Może ci dać szacha, ale to nic nie daje. A no to co, no to... To teraz zagram. Tu to. Może. A może to zrobić. No to co? No co? Gońca bije, nie? No wiesz, no. Nie, no to już... Aż zielony wieżę włącza do akcji, to jest niepokojące. No, dobra. No włącza wieżę, ale oddaje jedną, ale oddaje gońca. No tu zagra, nie? Tak, musi tam zagrać chyba, też mi się tak wydaje. To musisz zagrać coś, żebym ja potem miał możliwość zbić tę wieżę, żeby zielony mi tu gruźb nie zrobił, ale nie ma chyba gruźb. Ja nie widzę gruźb. Mogę tam gańca gdzieś podrzucić. Albo skoczka, no nie wiem. Może skoczka tutaj. A to po hetman cię zbije. No jest groźba, że tutaj chce mi niebieski zagrać teraz. Nie, nie chcę, dobra. To bije. Po szachu masz to, nie? No ale właśnie skoczka niestety postawiłeś. Teraz na uważaj, podstawie. Bo ci grożą w drugą stronę maty jakieś nie. Może. To mi grozi. No. Dobra. To ja muszę zagrać... Pionkiem o dwa? Tak. No już się kurczę podstawia te figury bez sensu. No, ten skoczek był ważny, bo jeszcze ci króla ochrania. Tak, tak, bardzo ważny. No chciałem gdzieś tam przetransportować, żeby tam jakiegoś szacha dać szybko, no ale to... Z tego wynika, że... I przetransportowałeś niestety... na szachowy cmentarz. No, no przez... Ojej. Tromni mu gdzieś tu, czy co? No też tak myślałem. Przynajmniej odsłaniasz tego króla. A, bo on w ogóle chcą mi jakoś... Nie, poczekaj. Nie no, szacha może tam dam jakiegoś. Jednak posiadanie w zanadrzu szacha jest istotne. Patrz, ja dam tu, a jak on pójdzie tu, to na przykład tu i tu. Co ty na to? No, tak. Na razie muszę się tutaj ja bronić przed różnymi rzeczami. I co, tu mi zbije, myślisz? No, chyba tak. No to mam lipę. No. Wymięku. A, on chce teraz tu, żeby zielony mi poprawił tu. Ale nie boimy się, bo ja daję szacha. A, tutaj chce. A to co to? A, bo mi wieża jeszcze wisi. To ja mam lipę. No. No dobra, muszę zagrać wieżą tu. Oddajesz tam tego pionka? No a co mam zrobić? Że nie oddam wieży. No dobra. No, to ta podstawka skoczka chyba zaważy. Chyba tak. Podstawka wieży zaważy. Co mogę zrobić, żeby ci pomóc, Arturze? Nic, ja nie oczekuję twojej pomocy. A, ten goniec też mi bronił króla, ale już... Idziesz na całość. Może na jakiejś zadymie coś zrobimy. Szkoda, że sobie tego gońca jeszcze przyblokować tą wieżą. No, no dobra, no. To mogłem ją oddać.
Co to tam się No i teraz ja mata dostanę. Gdzie? No nie wiem, no popatrz na mojego króla, no. Gdzie? No dobra, nic tu nie ma na razie. Oj, mat jest. Tutaj no przecież. Jest. A nie, nie ma. Jest, bo jak tu, nie ma. To tu. To, mat jest. To, w jedną albo drugą stronę mnie pobroni, wierzą. Aha, dobra, no jest. Niestety. Ojej. Zauważyłem po ruchu. Mówiłem, że mata dostanę, jak tego gońca straciłem. Gratulacje, Kamil 9191 oraz Szolnex. Tak czułem właśnie, że taki macik. Tego gońca miałem nie oddawać jednak. Chciałem ci pomóc za wszelką cenę i... Nie, no skoczka oddałem za darmo. No wiem, wiem, tak, to wtedy też ten skoczek, tam wszystko poleciało nagle, nie? Cała się pozycja rypła od razu. Dokładnie. No dobra. W takim razie zapraszam na jutro na godzinę 17 na kanał Polskiego Związku Szachowego na turniej, kolejny turniej z cyklu Meltwater Champions Chess Tour. Na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał się wam stream, zachęcam do zostawienia łapki w górę, do followowania nas na Twitchu lub YouTubie. Kanał się nazywa Kings of Chess, pisane razem, bez żadnej spacji. Dziękuję ci, Arturze, że pobawiłeś się ze mną dzisiaj w szachy dla czterech. No dzięki, jak zwykle było miło. I ciekawie. Tak. Także dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas. No i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Tak, dziękuję i do zobaczenia, do widzenia.